Mamy przed sobą definicję funkcji f jako sumy nieskończonego szeregu potęgowego. Suma jest od n równego 1 do nieskończoności. X do potęgi n plus pierwszej podzielone przez 4 do potęgi n minus 1 razy n do czwartej. Napiszmy może kilka pierwszych wyrazów. Dla n równego 1 to mamy tak x kwadrat, a na dole jest 4 do zerowej, czyli 1 razy 1 do czwartej, czyli 1. Dla n równego 2 mamy x do trzeciej przez 4 razy 2 do czwartej, potem jest x do czwartej przez 4 do kwadratu razy, to było dla n równego 3, 3 do czwartej plus i tak dalej. Tak? No i naszym celem jest określenie promienia zbieżności, czy też przedziału zbieżności tego szeregu. No i użyjemy do tego celu kryterium D'Alemberta, zbieżności szeregów, o którym już była mowa, czyli to będzie nasze AN. No to jest wyraz ogólny tego szeregu. I w kryterium D'Alemberta co robimy? Liczymy iloraz dwóch takich kolejnych wyrazów, a dokładnie wartość bezwzględną tego ilorazu, a potem granice przyrzędu dążącym do nieskończoności. No zacznijmy od policzenia po prostu tego ilorazu, czyli tak. Mamy mieć a n plus 1, czyli tutaj musimy podstawić n plus 1, czyli tak będzie x do potęgi n plus drugiej przez 4 do n tej n plus 1 do czwartej. Tak? To jest a n plus 1. To jest an plus 1, no i an to po prostu jest x do potęgi n plus pierwszej podzielone przez 4 do potęgi n minus pierwszej, n do czwartej i wartość bezwzględna. Może teraz zlikwidujmy ten piętrowy ułamek, czyli napiszmy to na jednej kresce ułamkowej. Czyli co, dzielenie ułamków to jest mnożenie przez odwrotność, czyli mamy tak, nasz żółty ułamek, czyli x do n plus drugiej podzielone przez 4 do n tej n plus 1 do czwartej i to musimy pomnożyć przez odwrotność tego ułamka w mianowniku, czyli 4 do potęgi n minus 1 n do czwartej przez x do potęgi n plus pierwszej. Dobrze, czyli tak zamykamy tutaj moduł, równa się. Czyli co? Widzimy, że trochę rzeczy nam się uprości. Tu jest x w potędze n plus drugiej, tu jest x w potędze n plus pierwszej, czyli zostanie nam po prostu x. Tu jest 4 w potędze n minus pierwszej, tu jest 4 w potędze n tej, czyli zostanie nam 4, x przez 4, żadnego n tu nie ma. No i może, a tutaj nam zostanie co? N do czwartej, to może to napiszę jeszcze tym kolorem innym, zostanie nam n do czwartej przez n plus 1 do czwartej i wartość bezwzględna tego wszystkiego. No i ja może to jeszcze napiszę tak, że to jest x przez 4, to jest ta rzecz, która w ogóle od n nie zależy, razy. Tutaj mamy rzeczy dodatnie, więc mogę wartość bezwzględną w ogóle opuścić i napisać, że to jest n przez n plus 1 do potęgi czwartej. No dobrze, i teraz musimy policzyć granicę przy n dążącym do nieskończoności a n plus 1 przez a n moduł, czyli to jest granica no, tego wyrażenia, moduł x przez 4 razy n przez n plus 1 do czwartej. No x w ogóle od n nie zależy, więc to jest liczba, mogę ją sobie tu wyłączyć, razy granica n przez n plus 1 do potęgi czwartej. No ale ile ta granica wynosi? No n podzielone przez n plus 1 ma granicę 1, prawda? I podnosimy to do czwartej potęgi, czyli ta rzecz tutaj, ta granica istnieje i jest równa 1. Wobec tego ta granica tutaj to jest moduł x przez 4. No i teraz kryterium D'Alemberta mówi nam, że jeżeli ta granica jest mniejsza od 1, to szereg jest zbieżny, a jeżeli jest większa od 1, to jest rozbieżny. Czyli wobec tego warunek na zbieżność, czyli warunek zbieżności.
to jest moduł x przez 4 mniejsze. Moduł x przez 4 mniejsze od 1, czyli moduł x mniejsze od 4. Zatem, stosując kryterium D'Alemberta, widzimy, że ten szereg jest zbieżny dla x pomiędzy 4 a minus 4 i promień zbieżności jest równy 4. Prawda? To jest przedział zbieżności, a to jest promień zbieżności. No i jako ciekawostkę zobaczmy, co się dzieje jeszcze na krańcach przedziału zbieżności. Prawda? Tutaj kryterium D'Alemberta się nie wypowiada, czyli dla x równego 4. No i dla x równego 4, jak wygląda nasz szereg? To jest 4 do potęgi n plus pierwszej podzielone przez 4 do potęgi n minus pierwszej n do czwartej, suma od n równego 1 do nieskończoności. No czyli co, 4 do n plus pierwszej przez 4 do n minus 1 to jest 4 do kwadratu, czyli 16 przez n do czwartej, suma od n równego 1 do nieskończoności. I ten szereg jest zbieżny na przykład dla mocy kryterium całkowego, czyli zbieżny. No i zobaczmy jeszcze może na drugim krańcu przedziału zbieżności dla x równego minus 4. Czyli co, będzie suma od n równego 1 do nieskończoności, jest minus 4 do n plus pierwszej przez 4 do n minus pierwszej n do czwartej. Czyli co to będzie? No to będzie 16, będzie minus 1 do n plus pierwszej przez n do czwartej. No i teraz tak, tutaj ten szereg, no albo tutaj możemy stosować kryterium Leibnica, bo to jest szereg naprzemienny, prawda? Jest minus 1 do n plus pierwszej razy szereg, który monotonicznie maleje, razy ciąg, który monotonicznie maleje do zera. Czyli ten szereg też jest zbieżny, lub też możemy zauważyć, że wartość bezwzględna, że wartość bezwzględna tego szeregu to jest po prostu ten szereg. Czyli ponieważ szereg wartości bezwzględnych jest zbieżny, czyli ten szereg jest bezwzględnie zbieżny, a zatem zbieżny. Czyli oba te szeregi są zbieżne, czyli tutaj tak naprawdę ten szereg jest zbieżny również dla x równego minus 4 i dla x równego 4. Czyli przedział zbieżności jest przedziałem obustronnie domkniętym od minus 4 do 4, a promień zbieżności jest równy 4.